Kutnowski Oddział Chrześcijańskiej Misji Teen Challenge zaprasza wszystkich do udziału w 55. dniach Nowej Szansy. Tym razem wykłady na temat choroby alkoholowej, uzależnienia, bezdomności prowadzić będzie Wiesław Gościej, który przyjedzie do nas z Radomska. Jest to praktyk, który od wielu, wielu lat prowadzi noclegownię w Radomsku, która się nazywa Dom Nadziei, z ramienia Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Poza tym będziemy gościć 4 osoby, które są na długoterminowej terapii w ośrodku w Łękini, które opowiedzą o tym, jak one wyszły z uzależnienia, z bezdomności, jak wygląda terapia w Łękini. Myślę, że to może być interesujące, dlatego że osoby, które same czasami rezygnują z terapii w tym ośrodku, mówią różne rzeczy, nie zawsze zgodne z prawdą, więc myślę, że warto będzie nie tylko posłuchać właśnie o tym ze strony pacjenta, jak wygląda terapia, ale też i móc z nimi porozmawiać przy kawie, przy herbacie, która będzie też serwowana podczas tych 2 dni. W ciągu 2 dni osoby, które w przeszłości zmagały się z różnego rodzaju nałogami oraz te, które nadal mają z nimi problemy, uczestniczyć będą we wspólnej modlitwie, wykładach, terapii oraz warsztatach. Całe zadanie współfinansowane jest przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Kutno.